sobie kilka zdań, bo z sobą poznałem się trochę lat temu, na pamiętam dokładnie. To był historyczny moment, jeśli chodzi o NTV i temat Mind Control. Choć dla mnie osobiście to był temat bliski, ale nikt do tej pory nie zgłaszał się do mnie przed Ewą, że ten proceder jest na taką skalę w Polsce robiony i że ona jest i ofiarą tego procederu i ma dużą wiedzę. I jak przyszła Ewa, to otworzyła się w zasadzie potężna brama dla tych zagadnień. Nie wiem, czy bez niej w ogóle nie byś w stanie tak daleko zajrzeć. Tylko chodzi o NTV, ale i szerzej zaangażowanie w tą sprawę jest naprawdę gigantyczne. Także pozwolę, że jeszcze na dzień dobry, czy tutaj okres Pani. Kochani, te oklaski to ja przyjmuję w imieniu bardzo dużej grupy ludzi, ale może dam radę dostać, wiesz? Może jeszcze mnie tak nie zniszczyli i te 15 minut postoję. Proszę Państwa, no cóż, naprawdę ten spędzony z Wami dzień dla mnie był bardzo ożywczą kąpielą, dlatego że naprawdę trafiłam na spotkanie wolnych ludzi. Ja niestety jestem przedstawicielem sporej grupy ludzi zniewolonych, albo może lepiej powiedzieć zniewalanych na co dzień, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To znaczy stoję tutaj przed Państwem jako przedstawicielka polskich ofiar kontroli umysłu. Tak się złożyło, że po pierwszych naszych programach z Januszem faktycznie otworzyła się puszka Pandory. Zaczęli się do nas zgłaszać nasi rodacy, zarówno z kraju, jak i mieszkający za granicą, którzy w tych moich opowieściach i w moich relacjach o tym, co o tych sprawach piszą światowi eksperci, rozpoznali swoje własne piekło, które nierzadko towarzyszyło już im od paru lat. Chodzi o wojskowe technologie zdalnego wpływania na ludzki system nerwowy. To znaczy takie technologie, bądź mikrofalowe, bądź akustyczne, typu infradźwięki, które mogą wpływać na naszą fizjologię, na nasze emocje i przede wszystkim na nasze myśli, na nasze procesy kognitywne. Proszę Państwa, jest to prawdziwe piekło na ziemi. My o tym opowiadamy na antenie NTV już od 4 lat. Niestety nie udało nam się skruszyć do tej pory żadnego muru takiego instytucjonalnego. Pisaliśmy do wszystkich instancji państwowych. Była w pewnym momencie taka nadzieja stworzona przez pana Macierewicza, że MON się tą sprawą zajmie. MON faktycznie się zajął. Nawet nam obiecywał, że będą w naszej sprawie interpelowali i w NATO. Była taka chwila, kiedy dawali nam nadzieję, że te nasze męki się skończą. Niestety oni też niczego nie wskurali. Ale proszę Państwa, mimo tego, że nie padł żaden instytucjonalny mur, to naprawdę skruszyło się bardzo wiele ludzkich serc. Może jeszcze za mało, może jeszcze myśmy się nie dość postarali, żeby te serca mogły aktywnie zadziałać. Dlatego do tej pory, no niestety, sytuacja jest jaka jest. Bardzo wielu z nas jest monitorowanych już od wielu lat nieustannie. Chodzą za nami takie wiązki elektromagnetyczne, akustyczne. Te wiązki są tylko falami nośnymi. Tak naprawdę chodzi tutaj o fale skalarne albo pola torsyjne. Jest to tak zwana broń psychotroniczna, broń technotroniczna i w związku z tym te programy natowskie, te programy prawdopodobnie realizowane tutaj przez obce służby specjalne, w tym służby Izraela, trwają nadal. Ale nie będziemy się dzisiaj ogniskować
na tych czarnych aspektach. Proszę Państwa, myśmy uczestniczyli, Janusz uczestniczył ze mną w wielu konferencjach międzynarodowych. Jedną nawet współorganizowaliśmy i mieliśmy możliwość skonfrontowania naszych doświadczeń, naszych przemyśleń w tej sprawie z praktycznie przedstawicielami podobnych środowisk z całego świata, również z wielkimi, charyzmatycznymi postaciami, które nie tyle były, czy są ofiarami kontroli umysłu, co po prostu no, ze zwykłej ludzkiej życzliwości stanęły po stronie tak zwanych TIs-ów, czyli Targeted Individuals, namierzanych celów. I proszę Państwa, ci wspaniali ludzie powiedzieli nam jedno, że nie ma w zasadzie możliwości ekranowania tego typu oddziaływania. Można to uzyskać na krótką metę, ale po prostu my jesteśmy monitorowani, my jesteśmy zarządzani, kontrolowani przez sztuczną inteligencję, posadowioną gdzieś albo na jakichś dronach, albo na komputerach kwantowych, na satelitach szpiegowskich. Z tym, że proszę Państwa, jest jeden sposób, żeby to zatrzymać, żeby to oddziaływanie odbić i żeby być może zatrzymać cały ten proceder. Tarcza jest jedna, jedyna. To jest miłość. To jest miłość. Dlatego na przykład podczas obchodów ostatniego trzeciego dnia walki z kontrolą umysłu Janusz zaproponował i zrealizowaliśmy to na antenie, taką wspólną modlitwę, wspólną medytację. To naprawdę działa. Ja mogę się Państwu powołać na opinie ekspertów światowych, którzy pracowali przy tych projektach, którzy później, kiedy się zorientowali, jak wielkie cierpienie, jak wielkie odczłowieczenie te eksperymenty za sobą niosą dla tych właśnie królików doświadczalnych, oni z tym zerwali, w tej chwili nagłaśniają i starają się po prostu pomóc ofiarom. Oni też mówią, że największą tarczą jest miłość i w zasadzie jedyną. I teraz, proszę Państwa, przechodzę do mojego marzenia. Przechodzę do mojego marzenia, które jest oczywiście związane z tym, co mnie obchodzi najbardziej, ale myślę, że to jest marzenie, które zdołamy podzielić wszyscy, jak tu jesteśmy na tej sali. Proszę Państwa, myśmy najprawdopodobniej byli i jesteśmy królikami doświadczalnymi w takim ogólnoświatowym, uniwersalnym projekcie elit globalistycznych. To znaczy chodzi o to, żeby móc kontrolować wszystkich mieszkańców na planecie. W tej sprawie ONZ i różne inne gremia typu Komisja Trójstronna, UNESCO, Grupa Bilderberg i tak dalej wydawały już absolutnie oficjalne dokumenty, że ludzkość należy kontrolować, ludzkość należy hodować, trochę tak jak lamy w ogródku, czy owce w ogródku pani Jadwigi. Proszę Państwa, ja już w stanie wojennym, uwaga, to były lata 81-84 w Paryżu. Ja jestem językoznawcą, studiowałam wówczas na takim najbardziej awangardowym wówczas Instytucie Językoznawstwa Ogólnego i Stosowanego. I słuchałam wykładów pana profesora Borysa Rybaka, który oficjalnie się deklarował, że on jest masonem. I on nam na każdym wykładzie mówił, my, elita świata, musimy zadbać o to, żeby horror Holokaustu, II wojny światowej nigdy się nie powtórzył. I jest na to sposób, żeby skanalizować wszystkie ludzkie emocje. I my będziemy do tego skrupulatnie, etap po etapie dążyć. Jak on to sobie wyobrażał? On już wtedy, uwaga, był rok 81, on już wtedy wiedział, że powstanie internet, wiedział, że będą osobiste pecetki, czyli osobiste komputery. Nawet nam mówił, że będzie problem z ciśnią nadgarstka przy manipulacji myszką. Wiedział również, że zostaną wprowadzone
osobiste komputery, które będą miały, on wykładał teorię informacji, które będą miały jakby taką podwójną ścieżkę, to znaczy od użytkownika i do użytkownika. Jego hasłem przewodnim było, że sposobem na uniknięcie takich nieszczęść jak II wojna światowa będzie zatomizowanie społeczeństwa. Oddzielenie każdego z nas od naszego bliźniego, od naszego sąsiada, od naszego kolegi za pomocą protez w postaci różnych urządzeń właśnie informatycznych, elektronicznych. I on nam wówczas mówi, proszę Państwa, to już jest wszystko gotowe, tylko musimy po pierwsze przyzwyczaić do tego społeczeństwo, oswoić z tym, a po drugie stopniowo wprowadzać etapami te różne urządzenia do masowego użytku. I proszę Państwa, ja się przyznam, że kiedy ja się stałam ofiarą kontroli umysłu wraz z moją rodziną, ja nadmienię, że ja mieszkam na wprost Politechniki Wrocławskiej. Pracownicy Politechniki biorą udział w różnych niezwykłych projektach, również powiązanych z CIA i z innymi służbami wywiadowczymi. Mnie to naprawdę zajęło parę miesięcy, żeby sobie uświadomić, że ja właśnie jestem królikiem doświadczalnym w tego typu projekcie. Że właśnie minęło te 30 lat i już można wejść w tą fazę manipulacji człowiekiem, zdalnego sterowania wszystkim, co pomyśli i wszystkim, co zrobi. Dlatego mojego profesora, pana Borysa Rybaka, taką metaforą skuteczności tego, jak to ma zadziałać w przyszłości, było, on stale powtarzał, bo wtedy było bardzo dużo takich zadym stadionowych w Europie Zachodniej. Tu pan Julian Rose pewno pamięta, jak kibice angielscy czasami się zachowywali po meczach. I profesor Rybak zawsze mówił, zobaczycie, za te 20-30 lat my tych wszystkich, on to tak określał, chuliganów stadionowych, przerobimy na potulnych baranków. I proszę Państwa, w naszym kraju już w Gliwicach był przeprowadzony pierwszy test najnowszej technologii 5G. 5G, proszę Państwa, to jest przedostatni element tego planu profesora Rybaka. To znaczy chodzi o taką infrastrukturę telekomunikacyjną, która będzie w stanie za pomocą ściśle wycelowanych wiązek energii skierowanej, która będzie w stanie do każdego z nas dotrzeć, do naszych domów, za pośrednictwem tak zwanego internetu rzeczy, to znaczy za pośrednictwem inteligentnych liczników, wszystkie nasze urządzenia domowe będą musiały być do tego stopniowo podłączane. A my już nie będziemy w założeniu tych właśnie elit globalistycznych, my już nie będziemy autonomicznymi jednostkami. My będziemy po prostu elementami tej sieci. No może troszeczkę na wyższym statusie niż nasza lodówka czy żelazko, no ale tak mniej więcej, prawda, będzie chodziło o to samo. Proszę Państwa, ta technologia 5G już wchodzi. Normalnie miała wejść w roku 2020. Z niewiadomych przyczyn te elity globalistyczne przyspieszają tą agendę. Ma wejść w 2018, ma być wystrzelonych około 20 tysięcy satelitów na orbitę okołoziemską, po to właśnie, żeby móc nas i te wszystkie urządzenia i mikroprocesory w naszych sweterkach czy w naszych innych przedmiotach codziennego użytku lokalizować. Więc proszę Państwa, z tamtej strony jest ogromne parcie. My w Polsce póki co jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy jedne z najbardziej rygorystycznych norm, jeżeli chodzi o napromieniowywanie polem elektromagnetycznym, więc w aktualnym stanie prawnym oni u nas nie mogą na masową skalę zainstalować tego 5G, ale już wchodzi w życie ustawa, już będzie konsultowana społecznie, że te normy mają wystrzelić, po prostu mają je poluzować. Proszę Państwa,
To jest naprawdę zagrożenie. My, ofiary polskiej kontroli umysłu, wiemy, że to jest naprawdę zniewolenie człowieka. Że to jest naprawdę zniewolenie człowieka i że tylko osoby wyjątkowe mogą wzbudzić w tej sytuacji tą miłość i się obronić. Dlatego moim marzeniem jest, żebyśmy wszyscy się tak poderwali do tego zadania, żebyśmy obronili Polskę, a broniąc Polski, obronimy świat, bo jeżeli w jednym kraju tego nie wprowadzą, to już nie będą mieli po co wprowadzać we wszystkich innych. W związku z tym, proszę Państwa, moje marzenie polega na tym, i jest to naprawdę mega marzenie, dlatego że po drugiej stronie są tryliony, tryliony dolarów. Jest wola wszystkich agentów, wszystkich globalistów, żeby nas w ten sposób zmanipulować, żeby w ten sposób uczynić z nas posłusznych niewolników. Więc to trudno o większe marzenie, trudno o większe wyzwanie, ale sądzę, że wolni ludzie mogą się o to pokusić i mam nadzieję, że ta iskra pójdzie z tej sali. A tak naprawdę to już się toczy, bo pan Julian Rose i pani Jadwiga Łopata już walczą na tym polu, a również inni zwykli ludzie z Polski budzą się, organizują protesty i ta sprawa już jest w toku. Bardzo proszę, wejdźcie Państwo do mojego marzenia. Wygrajmy to wszyscy razem. Dziękuję bardzo.